Czy pamiętacie tę broń z filmu Szeregowiec Ryan? To Flak 38, podstawowa lekka armata przeciwlotnicza armii niemieckiej przez niemal cały okres II wojny światowej. Działo kalibru 20 mm powstało w zakładach Mausera, jako udoskonalona wersja armaty Flak 30, z którą Niemcy mieli problem, bo często się zacinała. Flak 38 był zasilany z 20 nabojowych magazynków. Szybkostrzelność teoretyczna armaty wyposażonej w nożny mechanizm spustowy wynosiła 420 strzałów na minutę. Mimo że zaprojektowana jako broń przeciwlotnicza, była często wykorzystywana do rażenia celów naziemnych. Masa w konfiguracji marszowej to 750 kg, więc stosunkowo łatwo można było ją przetaczać. Działo było często montowane na różnorodnych pojazdach. Uzbrojony w nią był m.in. Flak Panzer 38T Gepard.